przebiegu całego meczu wydaje mi się, że drużyna Grybowi nie stworzyła nam jakiegoś zagrożenia pod bramką. Kontrolowaliśmy mecz przez całe 90 minut. Kilka tam błędów w obronie, ale nie jakieś niebezpieczne, żeby mogli z tego wpaść jakieś bramki. Co mogę dodać? No, przy lepszej naszej grze ofensywnej w drugiej połowie wynik mógłby być znacznie większy. Co trzeba na pewno poprawić, ponieważ z mocniejszą drużyną no, nie będzie tak dużo sytuacji i trzeba będzie po prostu wykorzystywać to, co się będzie miało. No, można uznać ten mecz na plus. Wszyscy zagrali ambitnie, walczyli jeden za drugiego, nie było jakichś kłótni w zespole, co też pomogło w osiągnięciu korzystnego wyniku. Najsilniejszą stroną właśnie była, można powiedzieć, dobra gra całego zespołu. Zgranie, zaangażowanie, konsekwencje przy sytuacjach. Nie było tej pazerności, co w niektórych w meczach po prostu dogrywaliśmy jeden drugiemu, żeby jednak grać dla drużyny, nie dla siebie. Także to też było dzisiaj widać i fajnie to wyglądało w pierwszej połowie, w drugiej też, tylko jak już wcześniej powiedziałem, no brakło tej postawienia kropki nad i. No i wydaje mi się, że jak dopracujemy kilka rzeczy, bo oczywiście jest dużo jeszcze do poprawy, to wydaje mi się, że możemy jeszcze namieszać w tej lidze w samej czołówce.